Hej, cześć, czołem. Tym razem film poświęcony uniwersalnemu, relatywnie taniemu, w cudzysłowiu kombinezonowi Rebel Horn Veloce. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na film. Ważna uwaga, ten film jest sponsorowany, ponieważ dostaliśmy ten kombinezon na testy i bardzo dziękuję za odwagę oraz wysłanie tego kombinezonu do takiego hard usera jak ja. Pozdrawiam wszystkich z Rebel Horna. Rebel Horn Veloce w samym projekcie wydaje się bardzo udaną konstrukcją, ponieważ łączy w sobie cechy kurtki i spodnie, bo tak naprawdę z punktu widzenia rzeczywistości motocyklowej to nie jest kombinezon. Kombinezon może być jednoczęściowy lub dwuczęściowy. Jednoczęściowy, no nie muszę wyjaśniać, nie ma łączenia kurtki ze spodniami, ale kombinezon dwuczęściowy to jest taki, którego spodnie sięgają poza miednicę i suwak jest w miękkiej części tkanki, a nie w twardej, a kurtka jest krótkim bolerką, więc tak naprawdę Veloce jest zestawem kurtka i spodnie, ale z punktu widzenia semantyki i tego, jak motocykliści podchodzą do tego, jak wygląda kombinezon, to będziemy o nim mówić jako kombinezonie. I w założeniu był to strój, który miał dawać uniwersalność. Taki I wanna be sportowiec, chciałbym być sportowcem, ale z wszystkimi cechami turystycznego zestawu skórzanego. Jest on wykonany ze skóry bydlęcej, ma ochraniacze kolan, bioder, łokci i barków poziomu drugiego. Mamy jeszcze zdublowany taki fajny slider na barku, który zresztą udało mi się wykorzystać. No i dokupiłem sobie do niego parę zestawów sliderów, bo jak wiecie, uczę się jeździć i to kolano zaczyna mi wychodzić, więc te slidery schodzą bardzo, bardzo szybko. Jest w tej konstrukcji, którą bardzo doceniam i bardzo szanuję i chciałbym, żeby osoby, które pracowały nad tym produktem, bo wiem, że będą ten film oglądać, zrozumiały go dobrze, ponieważ bardzo mi się podoba to, jak on jest skonstruowany. To, że ma bardzo dużo four-way stretcha i ma harmonikę na plecach, która też jest ze stretchu. Ma stretch w panelu, który jest pod pachą. Co daje ten stretch? Ten stretch daje kilka funkcji. Pierwsza to jest dopasowanie do ciała, druga to jest wentylacja. Jak widzicie, cały krok jest ze stretchu i tutaj on pracuje bardzo mocno i on biegnie wzdłuż nogi, aż właściwie chowa się do buta. Jest to bardzo dobrze przemyślane, nie ma elementów łączących wiele buł, poza tym jednym tutaj fragmentem, ale z punktu widzenia certyfikacji podwójnego, a to jeszcze przechodzi. Dodatkowo mamy akordeonowe wstawki, które są w kolanach i są umieszczone bardzo dobrze, bo nawet widzicie, jak stoję, to jedna jest całkowicie skompresowana, a druga bardzo mocno się rozciąga i ja właściwie wykorzystuję 100% jej rozciągnięcia, kiedy jeżdżę motocyklem, co mi bardzo odpowiada i mamy małe wstawki akordeonowe po stronie łokcia, które też wykorzystuję bardzo mocno i ten kombinezon, poza tym, że ja mam bardzo długie ręce i no chciałbym, żeby był dłuższy o te 3 cm, ale to jakby moja budowa ciała i chciałbym, żeby nogawki były dłuższe, spełnia moje marzenie o kombinezonie do treningów. Dlaczego do treningów? Dla osób, które chcą wykorzystać ten kombinezon do życia codziennego, bardzo docenią właśnie te strecze i wentylacje. To, co im będzie przeszkadzać prawdopodobnie, to są zakończenia łydek i zakończenia rękawów. I tu jest pierwsza moja uwaga, ponieważ mamy element skórzany i streczowy przeszyty razem i na końcu mamy element, który pracuje. I tak jak pracuje nam ten strecz w tym miejscu, tak ta skóra go bardzo mocno powstrzymuje. I ten sam kłopot mamy w łydce. W naszym bucie schowany jest suwak, który ma bardzo ciężką robotę i jak widzicie, on już u mnie ma niektóre ząbki krzywe, ponieważ tak jak to pracuje, tak to już w ogóle nie pracuje. I żeby zapiąć tą łydkę, jeżeli ktoś ma bardziej rozbudowaną łydkę, no to będzie kłopot, on musi się mocno rozciągnąć i nie ma drugiej maszynki, którą można by było tą łydkę powiększyć. Ale tak jak wspomniałem, wentylacja jest bardzo mocną stroną tego... Bardzo mocną stroną tego kombinezonu i ja ją bardzo mocno doceniam, dlatego że na treningach, kiedy jesteśmy na placu lub na jakimś torze, to ja z tej wentylacji bardzo korzystam. I nie dość, że tu jest stretch, to są panele, które można otworzyć i zamknąć, które dodatkowo wpuszczają bardzo dużo powietrza do całej konstrukcji tego kombinezonu. Wlot, wylot, przewiew, petarda, wszystko jest przemyślane i wszystko jest zrobione tak, jak powinno być zrobione, jeśli chodzi o konstrukcję. I tutaj zaznaczam ten fakt bardzo mocno.
Jeśli chodzi o ochronę, to jest kieszeń na ochraniacz pleców. Dla tych wszystkich, którzy chcą mieć wkładkę i traktować tą kurtkę jako kurtkę i nie zakładać żółwia. Jak ktoś korzysta z żółwia, to dobrze, że nie musi kupować tego ochraniacza i może sobie z tego żółwia skorzystać. Ale jak już jesteśmy przy tej konstrukcji, gdzie łączymy kurtkę ze spodniami, to brakuje mi elementu elastycznego, który by wspierał trzymanie tego suwaka. Ten suwak jest przyszyty na sztywno do harmonijki, która jest w spodniach, która, jak widzicie, bardzo ciężkie ma życie i bardzo mocno pracuje, przez co bardzo rozciąga się ta część spodni i tu jest bardzo dużo nawisu przyszłościowego, ale nie ma żadnego elementu streczującego od górnej strony suwaka. Fajnie, że ktoś przemyślał, że suwak zaczyna się elastycznym elementem i łatwo jest trafić w początek suwaka, ale wszystkie prace dotyczące kurtki, wciąganie jej na głowę lub obciąganie jej w dół, wywołują dosyć silną reakcję w nosicielu i może to spowodować, że na początku ten kombinezon będzie się wydawał niewygodny, potem jak ta dupka się rozciągnie, to już wszystko zaczyna grać. Mamy możliwość przyczepienia ochraniacza klatki piersiowej i rzep, który został użyty, jest bardzo plastikowy, bardzo foliowy i bardzo gruby i mieści się on na klatce piersiowej, co powoduje, że ten kombinezon, nawet jego skóra, przestaje oddychać. A z drugiej strony mamy wodoodporną kieszeń, w której ja teraz mam mikroport, która ma wkładkę, która jest całkowicie wodoodporna. I jak ktoś lubi z niej korzystać, no to szanuję, rozumiem. W mojej ocenie można było ją przenieść niżej, bo chcemy, żeby tutaj ta skóra oddychała i byłoby nam trochę łatwiej z tym funkcjonować. Taka jest moja opinia. I sztosem jest podwójny suwak, który daje to wypełnienie powietrzem. I no, mamy tu mikroport, więc to tak średnio wygląda. Ale to jest fenomen i nie wyobrażam sobie teraz na placu korzystania z jakiegokolwiek stroju motocyklowego, który nie ma aż tak mocno rozbudowanej wentylacji. No i na tym kończą się zalety tego produktu. Znaczy, już parę wad też usłyszeliście. A wadą, która dla mnie była kluczowa, to jest to, że kiedy ja próbuję przyjąć tą pozycję srającego kotka, co zresztą spróbuję Wam jakoś zademonstrować. Kiedy jestem w tej pozycji, kiedy jadę sobie motocyklem i próbuję otworzyć nogę i zejść na to kolano, to jak spojrzycie na slajdery, to kiedy moje kolano dotyka do nawierzchni, ten slajder nie dotyka całą powierzchnią. Żeby dotknął całą powierzchnią, musiałbym tą pozycję bardzo mocno wynaturzyć. A wynika to z tego, że ten rzep, który trzyma ten slajder, powinien być bardziej z przodu. Ja naprawdę te slajdery już przyczepiam na samej krawędzi tego rzepa i tak trafiam tylko przodem. I bardzo trudno jest mi zwiesić się z motocykla, nawet sztucznie wymuszając taki ruch, żeby te slajdery dotykały większą powierzchnią. Więc jak widzicie, lewe wychodzą mi lepiej, prawe wychodzą mi gorzej. I poza tymi panelami streczującymi, panelami wentylacyjnymi, mamy też trochę perforacji, która znajduje się na łydkach. Możemy otworzyć sobie drugi suwak w przedramieniu i mamy sperforowaną skórę, która też wprowadza sporo powietrza. Teraz trochę o wytrzymałości samego materiału. Ja akurat leżałem na stronie lewej, bo te zakręty wychodzą mi lepiej. I mamy zdarty slider, mamy trochę zdartą skórę. Te elementy, które tutaj są tak finezyjnie skonstruowane i są zdublowane na udzie i na ramieniu, one w niczym nie pomagają, są zabiegiem stylistycznym, dla mnie mogłoby ich nie być. Ja po prostu nie do końca rozumiem ideę. W kombinezonach takich jak Dainese tam są wszyte gumki i one pracują, się rozciągają. To wygląda jak chińska kopia Dainese, która nie działa. Ale jeżeli to ma być zabieg stylistyczny, rozumiem. Zejście na łokieć, zakończone dwoma glebami, nie spowodowało przedziurawienia kombinezonu, więc jeżeli chodzi o wytrzymałość tej skóry, to jest ona na poziomie takim, że przy prędkości, podejrzewam, 20 na godzinę, kiedy drzemy o asfalt, no ona nie robi się dziurawa. Tak samo biodro i miednica też jakby cała i w komplecie. No i teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Wewnątrz tego kombinezonu znajdziecie ochraniacze, tak jak wspomniałem, poziomu drugiego. To jest jeden z nich. On powinien być w tym miejscu. A dzisiaj jak ubierałem kombinezon, to był w tym miejscu. Nie zastanawiacie się, co się kurka od Janie Pawliło, że on tam się znalazł. Ja też nie wiem. Jakby konstrukcja tych spodni jest taka, że podszewka jest bardzo ładnie uszyta z poliestru, co też nie pomaga temu, ale no dobra, już nie idźmy w tą stronę. Jest mocną, wytrzymałą podszewką, która też trochę jest elastyczna, ale cała konstrukcja jest pod nią schowana i ten ochraniacz, który odseparował się, kieszeń prawdopodobnie się rozerwała, wymeandrował w szafie i podczas czyszczenia tego kombinezonu
na tą stronę. A oczyszczeniu będzie dużo, bo jak widzicie, kombinezon jest w bardzo ciekawym, atrakcyjnym stanie. Ten stretch bardzo ładnie pracuje w obu kierunkach, ale ma dosyć znikomą wytrzymałość na przetarcia. Na przykład mamy takie miejsce, które niekoniecznie musicie oglądać, ale znajduje się ono tutaj i nie wiem, od czego ten mesh zaczął, nitki z niego zaczęły wyłazić, a ja tutaj niczym nie dotykam jakoś szczególnie. Natomiast mocno dotykam motocykla udami i tutaj ten mesh zaczął już tak mocno się wyciągać, plus do tego szef, który tutaj jest, już też przestał szwować w jednej, ponieważ to jest bezpieczny szef, jest szyty dwa razy, więc czekam tylko, aż moje ciało się pokaże, ale na razie wszystko działa i ten szef po prostu się przetarł o gripy, które są na motocyklu. I teraz do meritum chciałbym dojść tego zadania. Wszyscy oglądający ten film, którzy wiedzą, że ten kombinezon bardzo mi się podoba i że jego konstrukcja w mojej ocenie jest jedną z lepszych konstrukcji, jaką widziałem, zwłaszcza w polskiej produkcji. Ona bije na głowę większość kombinezonów, jakie widziałem rodzimych producentów. To zasadniczo powstał jeden duży problem, albo błąd, albo kłopot, albo jakby semantycznie sobie dodacie, co tutaj trzeba zrobić. Ja się nie pocę jakoś tak inaczej niż wszyscy ludzie na tej planecie. Miałem kilka kombinezonów i na przebitkach zobaczycie Dainese, który przepacam zdecydowanie bardziej, albo nawet niech będzie tak samo i na nim nie ma białych plam z soli. W procesie garbowania skóry ona jest wyjałowiana z tłuszczu i ten tłuszcz jest zastąpiony chemikaliami, które między innymi mają zapobiegać powstawaniu takich zjawisk jak wykwity soli, które wychodzą z kombinezonu. I zapewne wiecie lub nie, ale sól na kombinezonie bardzo szybko degraduje ten kombinezon, tą skórę i ten kombinezon bardzo szybko będzie, skóra właściwie, będzie traciła swoje właściwości. I ten kombinezon szybciej z czasem będzie stawał się nie podwójnym A, ale pewnie pojedynczym A, a za jakiś czas stanie się po prostu kombinezonem z kartonu i go rozerwiecie w rękach. Dlatego tak ważne jest to, że jeżeli zdecydujecie się na zakup Rebel Horn Veloce, to pierwszego dnia, zanim go założycie pierwszy raz, kupcie sobie dobre środki do skór i go już tymi środkami potraktujcie. Świeży kombinezon ze sklepu. To radykalnie przedłuży jego życie. Ja ten kombinezon myję tylko z tej strony, w sensie czyszczę i konserwuję, a z tej strony zrobiłem to tylko dwa razy, a od początku sezonu używam go już bez czyszczenia. I idę o zakład, że pod koniec sezonu ta skóra będzie już tak słaba, że ją rozerwę rękami. Albo pod użyciem niewielkiego przyrządu, albo nie daj Boże wywalę się na prawo i ten kombinezon przestanie mnie chronić. Za to strona prawa zachowuje się zdecydowanie lepiej i no, są takie miejsca, które no, ciężko jest doczyścić, ale nawet pomimo gleby z tej strony ten kombinezon zachował swoją integralność, nawet napisy się jakoś szczególnie nie zerwały, ale ta sól za każdym razem z niego wychodzi. Nie jestem w stanie tych porów zatkać, ani też nie chcę ich zatykać. Chcę uzupełnić zawartość tej skóry, jej konsystencję o środki, które spowodują, że ta sól nie będzie się tak bardzo przenosić z mojego ciała na zewnątrz kombinezonu. Oczywiście ona będzie w podszewce i oczywiście jakby nadal trzeba kombinezon czyścić z obu stron, ale problem, który tu występuje, nie występuje w żadnym kombinezonie, a jeżeli już się pojawia taka sól, to zdecydowanie na mniejszą skalę, bo ja nawet mógłbym generalnie pójść na frytki i sobie pocierać frytki o kombinezon i miałbym słone frytki. Jakby to jest dla mnie, panowie z Rebel Horna, jeżeli jesteście podatni na sugestie, jeżeli możecie porozmawiać z dostawcą skóry, w sensie ja wiem, że to jest Pakistan, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie są łatwe rozmowy, ale jeżeli znajdziecie jakiegoś producenta, który ma własną garbarnię i dostaniecie próbkę tej skóry, to przetestujcie ją na poczet tego przenikania tej soli, bo to jest najsłabszy punkt tego kombinezonu, a szanuję i bardzo doceniam jego konstrukcję i włożoną pracę w development, żeby to wszystko działało i żeby to wszystko było spójne i żeby było ok, ale cały efekt jest rozwalony przez jakość tej skóry. Ja ten kombinezon będę pewnie męczył do końca roku, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Veloce, możecie je zadawać. Kombinezon jak na razie jest naprawdę raz w tygodniu przez ostatnie kilka miesięcy, a nawet czasami dwa razy w tygodniu na takim srogim treningu, gdzie i zarówno CBR-ką, jak i Gladiusem, jak i czasami na pitbike'i zabieram go i on nie ma lekkiego życia, więc prawdopodobnie może się okazać, że jeżeli jesteście nie takim hard userem jak ja, tylko normalnym użytkownikiem, problem wystąpi później lub będzie w ogóle w mniejszej skali. Zawsze termoaktywna bielizna i moja rada, powtórzę ją raz jeszcze, konserwować ten kombinezon bardziej niż jakiekolwiek skórzane ubranie, jakie kiedykolwiek mieliście lub będziecie mieli w swojej szafie i prawdopodobnie wszystko będzie cacy.
Bardzo dziękuję za uwagę, polecam się serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. You